Hej, cześć, witajcie! Z tej strony z Maslow. A z tej strony karta graficzna Nvidia Tesla, konkretnie model K20X. To jest karta graficzna, która jest skierowana dla centrów danych. A my dzisiaj w tym eksperymencie spróbujemy zmusić tą kartę graficzną, która nie ma nawet wyjść wideo, do tego, żeby uruchomiła jakieś gry. No ale pogadajmy o samej karcie. Jest to dokładnie Nvidia Tesla K20X. Karta, która debiutowała w roku 2012 i bazuje na architekturze Kepler. Mamy do dyspozycji 2668 rdzeni CUDA, 6 GB pamięci VRAM GDDR5, która pracuje na 384-bitowej szynie. I de facto, gdy sobie popatrzymy na specyfikację tej Tesli, jest ona bliźniaczo podobna do GTX-a 780 Ti 6-gigabajtowego albo GTX-a Titan i swoją drogą niektórzy właśnie te karty przerabiają na Titany, ale o tym nieco później. Ja mam co prawda zwykłą 780, ale na oko widać już kilka podobieństw na PCB. Przykładowo widzimy tutaj brakujące kości VRAM na 780. No dobra, ale do czego takie Tesle w czasach świetności w centrach danych się używało? Ano, przede wszystkim Tesla ma ponad 2600 rdzeni CUDA. Rdzeni, które można dowolnie programować do obliczeń i właśnie do tego te karty były używane przede wszystkim. Były one przede wszystkim wykorzystywane dla symulacji molekularnych, dla symulacji medycznych czy inżynieryjnych, przykładowo wytrzymałość materiałów, badanie dynamiki płynów. To wszystko można było zrobić za pomocą takich kart graficznych, ale też nic nie stało na przeszkodzie, żeby połączyć takie karty w klaster i przykładowo mogły one wtedy służyć do generowania bardzo skomplikowanych scen z 3D, na przykład z 3DS Maxa, Mai czy Blendera, ale można było z nich zbudować też superkomputer, przykładowo komputer CryTitan, który był zbudowany z ponad 18 tysięcy właśnie takich Tesli K20X. I jako taką wisienkę na torcie dodam, że jedna taka Tesla K20X w momencie premiery kosztowała ponad $7700. Tanio, nie? Moja Tesla K20 kosztowała mnie 300 zł i mniej więcej, jeżeli poszukacie sobie na portalach aukcyjnych, to mniej więcej tyle ta karta kosztuje. I myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby powiedzieć, że sponsorem dzisiejszego filmu jestem ja. Natomiast w linku w opisie wrzucę Wam różne karty graficzne, więc możecie sobie zerknąć. Czyli co, możemy sobie od tak wziąć taką Teslę, wrzucić ją do naszego kompa i jakimś cudem grać na niej, skoro nie mamy wyjść wideo? Więc tak, pierwszym problemem jest chłodzenie, bo jak dobrze się przypatrzycie, to ta karta w ogóle nie ma wentylatorów. I to dlatego, że jest ona właśnie przystosowana dla centrów danych i serwerów. I normalnie przedmuchuje chłodne powietrze przez tą kartę graficzną. Ten akurat problem da się dość łatwo obejść, bo przykładowo możemy sobie wydrukować mniej więcej coś takiego na naszej drukarce 3D, no i wtedy możemy sobie zamontować i cyk, mamy wtłaczane chłodne powietrze dla naszej karty graficznej. No tak, a co z tymi wyjściami wideo? Po szybkiej instalacji sterowników i drobnej modyfikacji w rejestrze możemy zmusić, żeby nasza gra była renderowana właśnie na tej karcie, ale obraz dla naszego monitora szedł przez naszą zintegrowaną kartę graficzną, więc żeby z tego skorzystać, potrzebujecie jakąś integrę albo jakąś inną, słabszą, dedykowaną kartę. I część z Was może sobie teraz pomyśleć, że to jakieś straszne, dziwne, skomplikowane rozwiązanie. Otóż nic bardziej mylnego. Przykładowo, jeżeli macie laptopa, który ma dedykowaną kartę graficzną, jak ten ma 1650, w momencie, gdy wyświetlacie grę, to właśnie renderowana jest ona przez dedykowaną kartę graficzną, a na obraz przekazywana jest przez integrę. Oczywiście w niektórych laptopach może to działać troszeczkę inaczej, ale sam mechanizm jest wbudowany w Windowsa. No to co, podłączamy tą bestię i pokażę Wam, jak działa. Ale najpierw pokażę Wam, jak to wygląda na integrze. Więc tak, Wiedźmin 3, ustawienia wysokie, rozdzielczość Full HD. Działamy sobie na integrze, widać Integra 770 z 12900K. Jak widzicie, nie mamy żadnej karty na testbenchu. Jak nam działa Wiedźmin na integrze? No tak jak się należało spodziewać, mamy jakieś zatrważające 15 klatek na sekundę. Tak wygląda nasze dzieło zagłady. Strasznie głupio to wygląda z tym chłodzeniem, ale działa, słuchajcie. Dobra, no to cyk, wpinamy sobie naszą Teslę elegancko. Ta, odpalamy tą machinę zagłady. Śrubokrętem oczywiście, tak się zawsze odpala komputery. O,
Ja już mam drivery tutaj zainstalowane i wpis w rejestrze zrobiony, to pokażę Wam później, jak się robi. Mamy te same ustawienia graficzne, żeby nie było, że ściemniam. Proszę Państwa, elegancko, Tesla K20XM, Tesla K20XM, tymczasem na ekranie. Tada! Możemy sobie śmigać w Wiedźmina teraz w 42-41 klatkach. No, każdy z Was się zgodzi, że jest to znaczący przyrost z 15, które mieliśmy na Integrze. No i to też pokazuje, że nasza Tesla działa i faktycznie obliczenia gry są wykonywane na niej. Dmucha ciepłe. Cieplutkie, cieplutkie. To myślę, że teraz sobie właśnie podłączę pod kartę przechwytującą, żebyście mieli fajny obraz na ekranie i lecimy z testami. Przejdźmy do Cyberpunka. Mamy 1080p, mamy ustawienia niskie, póki co bez żadnych dynamicznych rozdzielczości i innych tego typu pierdół. I tak, tutaj mamy moją lokację testową, sobie ją przebiegnijmy. Wygląda to ciężko. Ok, kończę pomiar i mamy 24 fps i 17.1% low, czyli dosłownie, słuchajcie, filmowe doświadczenie, 24 klatki, a momentami spada nawet niżej. Wejdziemy sobie jeszcze na miasto, myślę tylko super resolution sobie damy, jakość obrazu. Wygląda to o wiele gorzej, ale kurczaki, patrzcie, no mamy okolice 42-46 klatek, jak teraz sobie śmigamy po mieście. Nie jest to jakiś powalający wynik, ale jak na kartę graficzną, która nigdy nie była przystosowana do gier, to wydaje mi się, że jest to całkiem niezły wynik. Zwróćcie też uwagę na to, że działamy tutaj na DirectX 12, tak? I na tej karcie nie ma jakby żadnych problemów z kompatybilnością, uruchomiło się to bez problemu, czyli feature level jest też na dość wysokim poziomie. Dobra, mamy CSGO na ustawieniach najniższych na Full HD. I spodziewam się, że będzie to działało dobrze, chociaż osobiście mam jakieś takie... Bardzo dziwnie wygląda obraz, co zapewne też widać na tym nagraniu, teraz sobie zerknąłem. Wow, co tu się dzieje w ogóle w CS-ie? Właśnie takie, zobaczcie, te dziwne glitche, które się dzieją graficzne, to jest jedna z rzeczy, która się może zdarzyć właśnie w momencie, gdy będziecie sobie chcieli zmusić taką Teslę do grania. I to jest moment, w którym nic ani nikt wam nie pomoże, bo gracie na karcie, która oficjalnie nie jest wspierana do gier i trzeba się po prostu liczyć z tym, że na przykład 90% gier będzie działać dobrze, a przykładowo tak jak tutaj w CS-ie mamy takie problemy, no to po prostu one są i już najprawdopodobniej nie da się ich rozwiązać. Aha, Doom już narzeka, że mamy troszeczkę za stare sterowniki, ale powinien się i tak odpalić. 1080p ustawienia niskie, w menu mamy jakieś 38 klatek, zobaczymy co będzie w grze. No cóż, myślę, że to, że Doom Eternal spluł się o sterowniki i wersję, to nie jest bez powodu, bo mamy jakieś dziwne spowolnienia do 20 klatek, a jak sami wiecie, Doom... O kurde, do 19 spadło. Doom Eternal uchodzi raczej za fantastycznie zoptymalizowaną grę, więc... jeżeli to nie działa dobrze na Tesli, no to wiedz, że coś się dzieje, tak? Dobra, weźmy coś, co wyszło niedawno, czyli Dying Light 2. Na natywnym 1080p, bez żadnego FSR-a, bez żadnego skalowania, 30 klatek. Okej, nie jest to fantastyczny wynik, powiedziałbym poziom takiego PlayStation 4 mniej więcej. Ale kurczę, stosunkowo nowa gra, która miała premierę niedawno i wydaje się, że działa naprawdę bardzo sprawnie, bez najmniejszego problemu. I sobie przejedziemy jeszcze raz tą samą trasą. No teraz mamy 40 klatek, 41, 42. No jest lepiej, nie jest jakoś fantastycznie, ale na upartego, jeżeli ktoś z Was chciałby na takiej Tesli K20X pograć sobie w Dying Light 2, to spoko. Myślę, że byłoby to do przejścia. Nie mamy jakichś dziwnych glitchy graficznych, żadnych jakichś dziwnych sytuacji. Wygląda spoko. Aha, kolejna gra się zdenerwowała, że mamy stare drivery. Zobaczymy, czy odpali. Słuchajcie, mamy ustawienia wysokie. Ustawienia wysokie. I, proszę Państwa, Forza Horizon 5 w okolice 38-37 fpsów. Okej, no to mamy teraz Forza Horizon na ustawieniach średnich. I działa to moim zdaniem zauważalnie lepiej. Nie jest to jakaś powalająca różnica, bo mamy tutaj teraz 45 klatek, ale
jest różnica na pewno i sprawia to, że Forza byłaby naprawdę grywalna. Dobra, GTA 5 na ustawieniach wysokich, jak widać, praktycznie większość rzeczy jest wymaksowane i ku mojemu zaskoczeniu przy DX11 patrzcie, jak to fajnie śmiga. Kurde, mamy normalnie 90 klatek na bardzo wymaksowanym GTA 5. Jakoś turbo nas szokować to nie powinno, bo to jest właśnie mniej więcej gra z 2014 roku, tak? Przynajmniej wtedy ona miała swój debiut na PC-tach, więc nie ma żadnych dziwnych gliczy. 88 klatek na sekundę GTA. Spoko, da się grać na maksymalnych ustawieniach. Jest git. Tak, kowboje na komputer. 17 klatek na ustawieniach domyślnych, czyli takich nazwijmy je średnimi. Nie wygląda to jakoś super, natomiast RDR2 działa na Wulkanie i Doom też działał na Wulkanie i działał kiepsko. Może to kwestia z Wulkanem? Może przełączymy na DX12? Aha, nie da się tego przełączyć. Super, ekstra. A teraz przerzuciłem na ustawienia najniższe i 25, 24, Jeżeli ktoś z was chciałby sobie taką kartę kupić pod Apexa, no to raczej odradzam, bo no jest spora szansa, że na jakiejś 1050 czy 780 będziecie mieli po prostu lepsze wyniki. Jednak do tak szybkiej gry jak Apex to przydaje się szybka responsywność. Możemy jeszcze naszą Teslę podkręcić, tylko musimy sobie odpalić Shella jako administrator i wklepać kilka komend. Obecnie nasz rdzeń pracuje na 732 MHz i maksymalnie możemy podkręcić to zaledwie o jakieś 52 MHz. Robi się to tak, że jako parametr pierwszy podajemy taktowanie pamięci, drugi taktowanie rdzenia. I jeżeli sobie ustawimy to w ten sposób, to to nam zadziała, ale na przykład jakbym sobie chciał dać, nie wiem, na przykład 850, no to jak sami widzicie, not supported for this GPU. 784 MHz na naszej karcie, czyli nasz overclock rzeczywiście wskoczył. Tak, no i zestawiłem nam tutaj te dwa pomiary z Wiedźmina, które zrobiłem po sobie i jak widzimy mamy przyrost 2,5 FPS-a po tym overclocku. Okej, czyli ten overclock może nam rzeczywiście dać jakieś marginalne, lepsze wyniki, troszeczkę 1% low tutaj są lepsze, ale równie dobrze to może być wynikać jakby z przebiegu samego benchmarku, tak? W teorii powinno nam to dać z 2 FPS-y przykładowo w Wiedźminie, czyli rzeczywiście ten overclock wskakuje, rzeczywiście coś on daje, ale nie jest to jakaś ogromna różnica i szkoda, że rzeczywiście nie da się tego rdzenia popchnąć nieco dalej. Sprawdziłem też, czy taką Teslę można wykorzystać do obróbki wideo i teoretycznie można. W DaVinci Resolve jest ona poprawnie wykrywana, akceleruje linię czasu, natomiast samo enkodowanie i renderowanie wideo trwało bardzo, bardzo długo. Niestety, enkoder, który tutaj się znajduje, nie jest już najszybszy, patrząc po dzisiejszych standardach, ale może do jakiegoś serwera Plex, jeżeli ktoś z was potrzebowałby coś zenkodować, może dałoby radę. A jak sprawić, żeby Tesla była w stanie renderować gry? Ja podążałem tutaj za poradnikiem, który znalazłem na Level 1 Tech. Link do niego znajdziecie też w opisie. Natomiast mniej więcej wyglądało to w ten sposób. W pierwszej kolejności musimy zainstalować sterowniki Data Center dla Tesli K20XM. Następnie po restarcie odpalamy edytor rejestru i przechodzimy na tą ścieżkę, którą widzicie na ekranie. Tak, jest ona bardzo długa i dziwna. Czasami należy wejść do folderu z 4 zerami, a czasami do tego z 1 na końcu. Warto też sobie zrobić kopię zapasową swojego rejestru, tak żebyście nic sobie nie namieszali. Kasujemy wpis Adapter Type i tworzymy nowy wpis 32-bitowy o nazwie Enable MS Hybrid. Następnie ustawiamy jego wartość na 1. Po restarcie naszego komputera wchodzimy w ustawienia ekranu, w sekcję grafika, a następnie dodaj aplikację ze sklepu Microsoft Store
i wybieramy tam Nvidia Control Panel. Potem klikamy na opcję i wybieramy wysoka wydajność Tesla K20XM. I voila, od tego momentu możemy grać na naszej Tesli. Chciałem tutaj jeszcze wrócić do tych przeróbek Tesli, o których wspominałem na początku. Tak się składa, że można znaleźć ofertę, w której właśnie jest wykonywana przeróbka na GTX Titan. Co ciekawe, autorem tych przeróbek jest Rafk, którego też możecie kojarzyć z YouTube'a. Ja do Rafka napisałem i pogadaliśmy trochę na temat tej karty. W dużym uproszczeniu mówił mi, że żeby zmienić taką kartę w Titana, trzeba dolutować rezystory w odpowiednim miejscu, a także następnie sflaszować BIOS właśnie z GTX Titana. No są to takie dwa kroki, które należy wykonać. Rafk jednak poszedł w ogóle o 3 czy 4 kroki dalej, bo on jest w ogóle w stanie dolutować do tych Tesli wyjścia wideo, które działają, a także oferuje kompleksową modyfikację, w której zmienia chłodzenia tej Tesli na takie aktywne z normalnych GTX-ów, więc... Tak, ten temat zdecydowanie można popchnąć jeszcze dalej, jeżeli ktoś jest bardzo zdeterminowany. Ja się strasznie cieszę, że mogłem się tym pobawić, bo była to naprawdę bardzo ciekawa przygoda. Taka Tesla do zabawy czy do eksperymentu to naprawdę super koncept, ale ja chyba nie miałbym psychy, żeby używać czegoś takiego na co dzień. Chyba nie mógłbym tego z czystym sumieniem polecić komuś, żeby sobie kupił. Okej, jeżeli macie jakiś bardzo, bardzo wąski budżet i znajdziecie fajną okazję na taką Teslę, to może. Natomiast jak ja zapłaciłem za nią 300 zł, za 400, czasami 450, macie zwykłą 780. Za 500 zł macie już w pełni sprawnego RX-a 470, który no, będzie zdecydowanie mocniejszy niż taka Tesla w grach, bo niektóre gry działają dobrze, jak na przykład Forza, Cyberpunk, Dying Light, no ale są też gry takie jak na przykład Doom Eternal, który ma dziwne spadki, albo CS, który ma dziwne glitche graficzne, więc to nie jest coś, co można traktować jako pewnik do stabilnej konfiguracji do gier, bo okej, tu i teraz działa, ale kto wie, czy za miesiąc, za dwa, za rok, czy aktualizacja Windowsa czegoś nie zepsuje i to przestanie zwyczajnie działać. Więc dużo ciekawszym na pewno konceptem wydaje się zmiana BIOS-u w tej karcie na GTX Titana, no bo wtedy wkładacie taką kartę i ona jest widziana jako normalny GeForce, który może być używany do gier. Więc no, to jest na pewno ciekawsza opcja. Dajcie mi znać, czy podobał Wam się ten dziwny eksperyment z graniem na Nvidia Tesli i czy sami skusilibyście się na taki wynalazek w swoim komputerze. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bios.